Dzień dobry Państwu! Dzisiaj kolejna, 24. część serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I tutaj mamy kolejne zagadnienie, które brzmi: czy w ogóle jacyś wierzący będą w czasie wielkiego ucisku? Albo lepiej, bo będą wierzący w czasie wielkiego ucisku. Więc, którzy wierzący Będą musieli przechodzić przez ucisk. I to jest o tyle ciekawe zagadnienie, że co jakiś czas się pojawiają różni fałszywi nauczyciele, zwodziciele wilki w owczej skórze, który, którzy twierdzą, że przez wielki ucisk będą musieli przechodzić chrześcijanie. Jest to oczywiście fałszywe twierdzenie. Dlatego, że przez wielki ucisk nie będą przechodzić chrześcijanie. Chrześcijanie będą zabrani przed uciskiem przez pana Jezusa do góry na powietrze, aby zawsze być z panem Jezusem, i po siedmiu latach wrócą z panem Jezusem Chrystusem na ziemię. Więc to, że niektórzy nauczają, że wierzący, tworzący kościół, zgromadzenie. Będą musieli przez ucisk przejść. To jest fałszywy pogląd, jest to bardzo niebezpieczny pogląd, jest to nauka szatańska. Tak samo szatańska jak twierdzenie, że rzekomo już teraz mamy nowe przymierze. Są tacy zwodziciele, którzy mówią, że mamy teraz nowe przymierze. Jest to całkowicie diabelskie pomieszanie z poplątaniem i nie należy takim zwodzicielom wierzyć. I Mamy kilka takich miejsc ze Słowa Bożego, które weźmiemy pod uwagę. Pierwsze z nich to jest Jeremiasz 30. Rozdział Jeremiasza. Rozdział 30. W Księdze Jeremiasza, rozdział 30, werset 7, czytamy takie słowa: Biada. Gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba. Jednak będzie z niego wybawiony. Czyli widać, że tutaj będą wierzący z Jakuba w tym wielkim ucisku. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, a nie dla chrześcijan, którzy nie są ani Żydami, ani Poganami. Wywodzą się z Pogan i z Żydów. Ale nie są już Żydami i nie są już Poganami. Są chrześcijanami, są Kościołem Bożym, bo tak mówi 1 Koryntian 10 rozdział 32 werset. Rozdziela te trzy grupy. Nie ma tutaj między nimi jedności. Są Żydzi, Pogani i Kościół Boży. Żydzi, Grecy i Kościół Boży. I kolejne miejsce, które Yy, też pokazuje, bo Jeremiasz nazywa ten okres czasem utrapienia Jakuba, to znaczy dla Żydów, tak? Bo od Jakuba wywodzą się 12 pokoleń Izraela albo w skrócie mówimy o tych ludziach Żydzi. Daniela 121. Księga Daniela rozdział 12, werset 1 Owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, Twojego ludu czyli Izraela, Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Życia. Czyli jednoznacznie widzimy, że chodzi tu o ucisk, który spadnie na naród Daniela, czyli na Izrael, bo Daniel był z Izraela, a więc nie ma możliwości, żeby móc to pomylić z czymkolwiek innym. Kolejne miejsce pokazuje nam yy, też tą prawdę, że to będą wierzący z Żydów, wierzący z Izraela. Mateusza, rozdział 24. Ewangelia Mateusza, rozdział 24. I tutaj jest to długi rozdział. Zachęcam, żebyście przeczytali go, wszystkie 51 wersetów. I ten rozdział pokazuje, że opisywany w 24. rozdziale czas odnosi się do tych samych wydarzeń, o których czytamy w księdze Daniela. I. Jeżeli Ewangelista uwzględnia dodatkowo inne okoliczności, to one tylko dowodzą, że chodzi o Żydów dotkniętych przez ucisk. I taką cechą charakterystyczną jest to, że będą yy, musieli uciekać w góry. Jednoznacznie widać, że to jest Izrael, bo 16 werset wtedy ci, co są w Judei niech uciekają w góry. Czyli mają uciekać w góry judejskie, tak? A kto jest na dachu, niech nie schodzi, i potem, aby się modlić, by ucieczka nie odbyła się w Sabat, tak? Czyli znowu izraelskie prawo, które dotyczy lokalnie tylko ziemi Kanan, nie dotyczy nikogo spoza narodu izraelskiego, kto nie mieszka w ziemi kananejskiej. I jeszcze mamy objawienie, trzeci rozdział, dziesiąty werset. Objawienie, rozdział trzeci, dziesiąty werset. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię od godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Tutaj widzimy, że kościół Filadelfii, który reprezentuje cały kościół chrześcijański, który w tym czasie jest charakteryzowany przez tą Filadelfię, to on dostaje informację, że będzie zabrany, że nie będzie w tym czasie na ziemi. I tutaj są to słowa skierowane z zgromadzenia w Filadelfii, które wyjaśniają nam, że wierzący chrześcijanie będą zachowani od godziny pokuszenia. Chrześcijanie, wszyscy chrześcijanie, będą pochwyceni przed uciskiem. Zostaną oni wcześniej zabrani, nie będą musieli przechodzić przez ten trudny czas. Wszystkie te miejsca, które Czytaliśmy i wiele innych miejsc Biblii opisujące czas ucisku, mają jeden punkt wspólny. Wierzący, którzy przeżyją okres ucisku, nie należą do kościoła, nie należą do zgromadzenia. To znaczy, nie są chrześcijanami. A więc, nie ma możliwości, żeby jakikolwiek chrześcijanin przechodził przez wielki ucisk. Nie ma żadnej możliwości, aby jakikolwiek chrześcijanin był pozostawiony w czasie, gdy pan Jezus Chrystus przyjdzie. I weźmie na powietrze wszystkich wierzących w Niego ludzi, i każdego, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, zabierze z tej ziemi do nieba, aby byli z Ojcem w niebie, z Panem Jezusem zawsze. I tak zawsze chrześcijanie będą z Panem. Więc uwierz w Pana Jezusa, jeśli jeszcze nie wierzysz, i wtedy będziesz zbawiony raz na zawsze, bo zbawienie jest nieutracalne, gdyż Pan Jezus Chrystus raz jeden umarł na krzyżu Golgoty, i ta doskonała ofiara wystarczy na to, żeby zgładzić wszystkie grzechy wszystkich wierzących w Chrystusa ludzi. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Z Bogiem.